Widać będzie później, ale chcę powiedzieć tylko, że bardzo się cieszę. W minimalnym składzie, rozumiem, bo troszeczkę miał być większy, ale bardzo się cieszę, że seniorzy do klubu wracają i biorą udział w dzisiejszym stworzonym specjalnie dla seniorów biegu myśliwskim, praktycznie czwartej edycji, jeżeli liczyć do tego Hubertusika. No, klub jeździe Skidery zawsze przyciągał i w tym przypadku również przyciąga adeptów starych, młodych, nowych. Bardzo się cieszę. Oddaję głos prowadzącemu ten bieg, panu prezesowi seniorowi Józefowi. Chcę się podziękować Jackowi, bo to jego pomysł. On to drążył, ustalał, robił bardzo konsekwentnie w tym, co robi. Również się cieszę, że w tym towarzystwie starych, wypróbowanych przyjaciół przez lata możemy jeszcze razem wsiąść na konia, pojechać, dorwać tego lisa, który dwa razy umknął, ale jeszcze raz teraz ma ostatnią szansę, żeby go już definitywnie zneutralizować, żeby tych pustoszeń w Kunikach nie robił. Mowy wielkie nie muszę głosić, bo wiemy, po co jedziemy, każdy wielokrotnie, prawda, był uczestnikiem naszych imprez. Gonitwa umiarkowana, lisy są zwane, różnymi drogami biegane. Nikt tego nie wie, gdzie to, prawda, skąd się pojawi, kto złapie. Jeszcze raz Jackowi chcę podziękować za to, co wcześniej mówiłem i oddaję Jackowi głos jako organizatora. To ja Wam dziękuję, że chwyciliście ten pomysł, podtrzymaliście za obecność. Jestem zaszczycony, że mogę z Wami po raz wtóry jechać. Tak jak senior powiedział, jedziemy, to jest ja zadowolona, to ma być przyjemność, rozmawiamy sobie tego, jak będą propozycje galopów. Macie czuć się swobodnie. Nie jest to nic narzucone, bo my już nic nie musimy, my jeszcze dużo możemy. Trasa zaproponowana przez Jacka, odwiedzimy stare miejsca, gdzie kiedyś, prawda, było kultowo skakane i ostro. Zastanawiam się, dlaczego prezes dwa razy powiedział, że trasę wybrał Jacek, to tak mi... To Jacek, to nie moja. Marszem świętego Huberta, bo świętujemy dzisiaj Dzień Jeźdźców i Myśliwych. Tak jak już na odprawie z panem prezesem seniorem wspomnieliśmy, ta czwarta edycja odbywa się dzięki inicjatywie naszego kolegi klubowego Jacka i bardzo mu za to dziękujemy, ciesząc się przy tym, że wracacie seniorzy do klubu i dosiadacie naszych wierzchowców. Na wstępie chciałbym powitać tak licznie zgromadzoną publiczność. Nie spodziewaliśmy się tego, że nasza siła się nas zbiera, ale jest to bardzo miło. A mówiąc już poważnie, na krótko, wszystko co mieliśmy do powiedzenia, to powiedzieliśmy sobie na odprawie. Państwo moglibyście być lektorami na tej imprezie, bo też wiecie zwykle, co się na takich okazjach mówi. Dziękujemy jeszcze raz zarządowi, prezesom na czele, że umożliwił to nasze retro spotkanie. Bardzo się osobiście cieszę. Jest to dla mnie jakieś zwiększenie tego, co było kiedyś. I życzymy Państwu wiele emocji. We'll be right back.
proszę Państwa, jeźdźcy wyjechali, będą podążali tropem lisa. Natomiast Państwa, ponieważ mamy troszeczkę czasu do finałowej gonitwy, która odbędzie się na polanie Halali, no, na którą będzie trzeba dostać się własnymi środkami lokomocji. Prośba tutaj do Marioli, żeby poprowadziła, tak, nasz drogę. A przedtem zapraszamy na słodki poczęstunek. W dworku jest ciasto, jest kawa, herbata. Wyruszać będziemy przed 15, bowiem o 15 spodziewamy, albo po 15 nawet spodziewamy się jeźdźców na Halali, gdzie, tak jak powiedziałem, odbędzie się finał dzisiejszej imprezy. Zapraszam wszystkich na słodki poczęstunek. Pierwszy na 300. Nie było.
Brawo! Lis pojmany! Lis pojmany, tak jak przystało. Jedyna Amazonka w tym gronie. Na cześć Amazonki, która zwyciężyła, złapała lisa. Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! 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 Super! Aha, wszystkie lisy. Cała wiedza, prawda? Tego przodka się nie wykrystała. Ona przyniosła tą tradycję przedwojenną i w wielu biegach była uczestniczką. Najczęściej były to biegi robione przez wojsko, przez 11 dat, który wymożył dowództwo. Był galop we wodzie, który się popłynął, się cały przewrócił. Obaj z nich mieliśmy wierzchni wody, nie było widać. Ja jechałem z żoną na bryczce wtedy. I moja żona mówi, o, co się dzieje, ktoś spadł z konia, prawda, o, poprowadził problem, o, Jezus Maria, to jest Bartosz, ludzie, ratujcie, syna ratujcie. Takie odczucie Marciana. Osobiste innej też powiedziałem. Bartosz wsiadł, wylał wodę z górki, taki mokry, jak był przejechał resztę trasy, nie miał ani zapalenia, ani grypy, ani kataru, no już, nic nie widziałem.